Proszę Państwa, a teraz inna też krótko tylko zasygnalizowana sprawa. Od dawna interesowałem się i komentowałem tu na YouTubie kwestię związaną z wypadkiem, śmiercią i pochówkiem pana Piotra Woźniaka-Staraka. No i na przykład dzisiaj Super Express potwierdza, że to moje różne domniemania i częściowe wiadomości, które wcześniej usłyszałem, zdobyłem, że tam jest bardzo dużo dziwnych spraw i niejasności. I teraz podobno Super Express zdobył wiadomość, że potwierdzono, oczywiście chyba półoficjalnie, bo dalej tych wyników śledztwa i nawet dokładnej sekcji się nie podaje, co mi się bardzo nie podoba, wydaje być dziwne, że podobno jednak w ciele pana Woźniaka-Staraka było około 1,5 promila alkoholu. No ale to nie wiem, w chwili śmierci, po 3-4 dniach, to wszystko bardzo jest dziwne. A ponieważ wcześniej u tej babki, co z nim tam jechała, płynęła, no to też było trochę alkoholu, widocznie znacznie mniej, bo szczęśliwie jakoś dopłynęła. No, a na dodatek przecież podobność wcześniej o tym wspomniano, ale szybko wyciszono kwestię, że na tej super łodzi, prawda, jak się niektórzy śmieją, bondowej, Jamesa Bonda, że tam również były jakieś narkotyki. No więc tam musiało być wesoło i nic dziwnego, że mogło dojść do wypadku, bo z tego wynika, że pan Piotr się dość ryzykownie zachowywał i pływał. Zresztą po co odprawił ochronę, więc no i nie wiem, został sam z babką, czy była jakaś jeszcze trzecia osoba, popisywał się, czy był już na tyle wstawiony, że nie bardzo był w stanie to prowadzić. Więc jeżeli to prawda, że miał 1,5 promila we krwi, no to chyba już nawet po wyłowieniu, no to proszę Państwa, nic dziwnego, że doszło do wypadku. Więc od początku twierdzę, że wszystko to jest dziwne, łącznie z tym pochówkiem, ewentualną ekshumacją. I chyba ktoś tam pilnuje, żebyśmy się za dużo, za szybko nie dowiedzieli. I nie wiem, czy mają jakieś układy, czy ludzie się boją nawet w policji i we władzach, żeby nie mieć procesu z bogatymi. No nie wiem, może sprawa niby trudna, no trochę trudna, ale nie aż tak, żeby nie wolno było nic mówić. Widocznie chodzi o wyciszenie, uspokojenie sprawy. No a wtedy, jak się ludzie już nie będą za bardzo domagać, no to gdzieś coś tam powiedzą. No ale to jest na tyle interesujące, bo bogaci jednak ludzi interesują, że chyba w końcu się coś więcej dowiemy. No, a jest już pewne, że pan Piotr zachowywał się dość ryzykownie i nie bez powodu był wypadek. No nic, możemy domniemywać różne rzeczy, a przy okazji się pomodlić za jego duszę i żeby więcej wypadków w ogóle tego typu na jeziorach i w ogóle nie było. Amen.